Twa boska wiedza prowadź. Choć błądzę w ciemnościach, poprowadź mą duszę ku światłości. Święty Akarat, niech wieczna światłość mnie chroni. Twa boska wiedza prowadzi. Cicho! Chociaż błądzę w ciemności. Zawrzyj mordę! Wyczuły nas. Wiać! Nie da rady! Musi dać. Święty Akarat, niech wieczna światłość mnie chroni. Twa boska wiedza prowadzi. Hej, spójrz na mnie. Całe złoto świata. Na wyciągnięcie ręki. Nie. Ja pragnę tylko wiedzy. Nadchodzą! Wiem. Chodźcie tutaj! Idź. Złam pieczęć. Musimy wejść do środka! Światłości pomóż mi! We trzech kroczą. Moc trzech drogę otwiera. Krew wskazuje. Tego nie rozumiem. Krew jest kluczem. Krew jest kluczem! Trzeba trzech ludzi! Szybko! Idźcie! Zatrzymam je! Już! Więc tu stoi, że krew ochotników idzie tu! Po prostu świetnie! Trzeba mu pomóc! Już jest, trupę! Nie! Szkoda, że nie dał rady. No nic, bywaj tak. Lepiej dzielić na trzy niż na cztery. Złoto musi gdzieś tu być. Czytaj to. Chwały trzech kroczą. Moc trzech drogę otwiera, a krew ochotników. Chwała. Chwała stworzycielce. Chwała, czczurze! O nie. Nie. Mówco z forsą! Co tam pisze? To przywołanie. Nie wolno mi, nie powiem tego. Nie zmusisz mnie! Nie okłamuj mnie! Przyszliśmy po skarby! Co to za miejsce? Nie wiem. Może świątynia. Albo grób, albo... Dobra.
Święta Krać! Niech wieczna światłość mnie żoni! Twa boskowie zaprowadzi! Chociaż krążę w ciemnościach, poprowadź mą duszę ku światłości! Otłani szukamy wybawienia. We trzech kroczą, moc trzech drogę otwiera. Przez krew ochotników. Wróć, gdzie twój dom. Chodź. Święta Krać, niech wieczne światło mi chroni. Twa boskawie naprowadzi, chociaż krążę w ciemności. Otwórz oczy. Wieczna światłość mnie chroni, wieczna światłość mnie chroni, wieczna światłość mnie chroni, wieczna światłość... Światłość? Tutaj nie ma światłości. Wkroczyłeś w ciemność, powiedzę. Tak. A cała wiedza, której chcesz, jest tu. Ulegnij. Wypowiedz inkantację. Sprowadź ją do domu. We trzech kroczą. Moc trzech drogę otwiera. Przez krew ochotników. Wróć, gdzie twój dom. Nienawiści. Stworzycielce. Sanktuarium. Chwała. Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w nowej serii Zagrajmy w Diablo 4 Beta. Co o grze można wyczytać w internetach? Otóż Diablo 4 to RPG typu hack and slash od studia Blizzard Entertainment. Gracz wybiera jedną z kilku dostępnych postaci, a następnie wyrusza w świat, aby walczyć z hordami potworów. Gra powraca do mrocznego klimatu pierwszych dwóch odsłon i kładzie duży nacisk na aspekt sieciowy. Akcja toczy się w ponurej krainie fantazy znanej jako Sanktuarium. Ponownie staje się ona celem inwazji armii płonących piekieł, której stawić czoło mogą tylko bohaterowie kierowani przez graczy. Siłą zła przewodzi demoniczna Lilith, która za sprawą mrocznego rytuału powróciła do świata śmiertelników po trwającym eony wygnaniu. Pięknie. Słuchajcie, pamiętam jeszcze ze swoich starych, młodzieńczych lat,
jak zasiadłem do pierwszej części Diablo, które swoją premierę miało 31 grudnia 1996 roku. To wyczytałem, bo ja nawet nie pamiętam, w którym roku ja grałem pierwszy raz w Diablo w Polsce, w polską wersję. Na pewno to nie było nawet w styczniu w 97. Ale to była tak cudowna gra, no świata nie widziałem poza nią. Zagrywałem się w niej, aż pojawiła się kontynuacja gry Diablo, a mianowicie Diablo 2. A data premiery to 29 czerwiec 2000 rok. No słuchajcie, znów podbiła nie tylko moje serce, no na kilka ładnych znów parę lat. Zagrywałem się nawet z kolegami na studiach w akademiku. Pamiętam do dzisiaj, że mając, słuchajcie, jeden komp na trzy osoby w pokoju, a pamiętam, że kurczę, to jako jedyny chyba, raczej akademik posiadał łącza, słuchajcie, światłowody. O, cudowne lata. I co? No w trzy osoby, słuchajcie, siedzieliśmy na jednym kompie i dzieliliśmy się tą grą przez cały dzień i muciliśmy aż do rana. Dziś rzadko która gra tyle dawała, czy daje satysfakcji z grania, co wtedy. Po 12 latach pojawia się trzecia odsłona. Każdy był ciekaw kolejnej odsłony i każdy zacierał ręce. No niestety większość starej gwardii, tak w cudzysłowie powiedzmy sobie, graczy, których Diablo 1 i 2 wychowała, stwierdzili, że Diablo 3, no to już nie to samo. Wszystko nagle zaczęło być jakby kolorowe, nawet, no, że nie powiem, wręcz cukierkowe. No nie było już tego posępnego, ponurego klimatu, przesiąkniętego piekielnym oddechem na ziemi. W trzecią część też trochę pograłem. Nawet żona miała drugie konto i razem z nią i kilkoma też przyjaciółmi pogrywaliśmy sobie. No ale tej diablowatości w tytule już nie było, nie? No i potem 23 września 2021 rok, czyli całkiem niedawno, pojawiła się zremasterowana wersja kultowej części Diablo 2 pod tytułem Diablo 2 Resurrected. Na chwilę wspomnienia wróciły z dawnych lat, no tyle, że niestety boty, które pojawiły się w grze, można by rzec, zabiły ją dosłownie. Szczerze to nawet nie wiem, czy co teraz się tam dzieje, czy uległo tam coś poprawie, no ale no nie wiem, szczerze powiedziawszy. Nie słyszę, żeby ktoś, a nawet z moich przyjaciół, z tej jakby gwardii starych graczy, jedynki, dwójki, powrócił do zremasterowanej części. Jak będzie z czwartą częścią? Czy Diablo odzyska swój urok, grywalność? Kurde, szczerze w to wątpię, słuchajcie. Chyba naprawdę będzie ciężko, by to coś, co było w pierwszej i drugiej części, odzyskać. No, ale zobaczymy. Nie przesądzam. Zaznaczę tylko, że jeśli zaczynam na kanale jakąś serię Zagrajmy w, to na 99,8, nawet 9 staram się nie oglądać żadnych gameplayów na kanale YouTube. Chcę sobie o grze wyrobić własne zdanie. Myślę, że nie będzie zbyt długa ta seria, no bo chociażby, jak sama nazwa mówi, jest to wersja beta. Bodajże całą grę chyba w czerwcu nam ukaże się. Także, no ja jeszcze gry nie mam. Tydzień temu była jakby pierwsza odsłona bety wersji. Mogli sobie pograć tam gracze, którzy zakupili preorder tej gry. Ja, no chciałem, sprawdzić, jakie będą wrażenia, ale kurczę, tak nie przyjdzie, bo ogłosili, że teraz właśnie w ten weekend
Każdy będzie mógł sobie w nią zagrać, kto posiada konto na Battle.necie i będzie mógł sobie tą grę zaciągnąć, co też zrobiłem. No i zobaczymy, słuchajcie. Także do dzieła. Okej, słuchajcie. Jakby tu powiedzieć. Od godziny 17 wbijałem się godzinę czasu i wyskoczył jakiś tam błąd. I słuchajcie, dopiero godzina 11:23:20 w końcu udało się wbić na serwer. Dobra, cieszę się, że jestem. I co my tu mamy, słuchajcie, tak. Barbarzyńca, słuchajcie, podsumowanie. Barbarzyńca, potężni wojownicy wykorzystujący brutalną siłę do rzucania wrogów na kolana. W trakcie walki barbarzyńcy mogą zmieniać różnorodny oręż, dzięki czemu są przygotowani na każdą sytuację. Nekromanta, słuchajcie, nekromanta to wygląda tak jak paladyn, kurczę, z jakąś kosą. Czarodziejka, łotr i trójka. Słuchajcie, dobra, mniejsza z tym. Boję się, że mnie może wywalić, więc zacznijmy jak najszybciej. I proponuję, słuchajcie, zacznij przygodę od czarodziejki. Od czarodziejki. Czarodzieje to mistrzowie żywiołów, zadający obrażenie od zimna, ognia i błyskawic, by powalić swych wrogów. Myślę, że pójdziemy w mróz. No bo czarodziejka zawsze, wiadomo, ma na początku przerąbane, no bo to z dystansu musi też trzymać wszystkich. Więc wybierzmy czarodziejkę i pójdziemy w mróz. O, spoko, słuchajcie, pierwszy raz widzę, żeby było do wyboru postać męską, damsko-męską. Oczywiście wybieram kobiecą postać. Okej, dobra. O, to jest ciekawa. Kurczę, powiem szczerze. Ta jest nawet naprawdę ciekawa. Personalizacja. No tutaj to wygląda jak barbarzyn. Czekajcie, tu włosy może zrobimy jeszcze inne. Da radę. O! Nice. Nie, łysa to nie. Ta też fryzurka jest fajna. Ale to bardziej taka do druidki, nie? Pasuje. O, tak. Tak. Rudy. Szlachetny rudy. Weźmiemy. Owłosienie twarzy? A, to tylko brwi, okej. Okay. Myślałem, że no owłosienie. No jak może być owłosienie twarzy? Kobiety, no. O, dobra, takie brwi zrobimy. Twarz, ciało, kolor skóry, kolor oczu. Wow. Nie. Wiecie. No kurczę, takie trupie trochę, to nie. Takie w sumie warianty twarzy. Nie, to czarodziejka to musi być taka delikatna twarz. O. Delikatna. Okej, okay. Co tutaj mamy jeszcze? Makijaż.
Okej. Okay. Czekajcie. Podbite oczy to nie chcę. Bez makijażu chyba. O, taki delikatny makijaż. Dobra. Biżuteria. O, czarodziejki. Bez biżuterii. To jak bez... Nie powiem kto. I bez czego. Tylko, że teraz... O, dobra. No, musi to być widoczne. Słuchajcie, musi to być widoczne. Tatuaże. Tatuaże też. Czy jakiś tatuaż faktycznie sobie podniemy? Ale taki kurczę... O! Ten może być ok. No taka ściąga, nie? Co do czarów, czyli po prostu... Jak zapomni jakiś czar, no to ma napisane po prostu. No taka młoda adeptka sztuki magii, więc... kolor. Tatuażu, czysta piel. O, fioletowa. Świeża krew. Nie. Proponuję fioletowa mana. Przecież kurczę, na twarzy. Szkoda, że na twarzy to ma. Jest coś innego jeszcze? A to chwileczka to? Nie. A tu? Kurde, no. A to gdzie ma niby? Zostawmy to. Finalizujmy. Hardcore, słuchajcie, hardcora to bym z miłą chęcią zagrał, ale najpierw chciałbym się zapoznać z wersją bety, więc zagrajmy sobie na razie nie hardkorową, a taką zwykłą. Nazwa. Po prostu, Ania. Piękne imię. Tak. Ania. Po prostu Ania. Dobrze, wybierz poziom trudności. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie na ekranie wyboru postaci albo przy posągu rangi świata w Kyowosadzie. Okej, okay. Pierwsza ranga świata awanturnik, nowych krających diablo lub tych, którzy mają ochotę na wizję, na wrogowie są łatwi. Nie. Potwór zupełnie odwiedził. Nie da się lepszego? No dobra, trudno. Jedziemy. Sanktuarium nigdy nie było przeznaczone ludzkości. Miał być schronieniem ucieczką przed wojną pomiędzy niebiosami i płonącymi piekłami. Myślałem, że będzie ktoś czytał, a stało się kolejnym polem bitwy do wiecznego konfliktu. Tajemniczy Horadrimowie dbali o bezpieczeństwo śmiertelników, ale ich wiedza i potęga to jedynie melodia przeszłości, a przedwieczni stwórcy sanktuarium powrócili, aby upomnieć się o swoją własność. Oto historia ich upadku. To chyba my jesteśmy.
Oho. Czyli pierwszy. O. Dobra, pierwszy przeciwnik chyba. Konik nasz. Aby to coś z niego zostało. Nieźle. Oho. Aniu, wstawaj. No na razie... Okej, nie wiem, czy to jest wina lagów w grze. Okej. Nie wiem, czy to jest kwestia lagów, czy po prostu musi się coś dograć. No dobra, słuchajcie. Co my tu mamy? Mamy mapę. Spoko, to mi się już podoba. Pod tabem mamy jakiś mapa, dziennik. Zmierz nad górą. Tajga wyjącego lodu. Poziom pierwszy. No, właśnie, zaczynamy grę 24 minuty po północy. Słuchajcie, może na początku jeszcze powiem, że odcinki, które będę wstawiał na YouTube, na moim kanale, będą podzielone, tak myślę. No jeszcze nie wiem, jak w ogóle, nie wiem jak w ogóle one, jak się będzie długo renderować odcinek, więc myślę, że tak 30 minut każdy odcinek będzie miał i będę postaram się stawiać w jednego dnia parę odcinków, tak, żeby to po prostu jak najwięcej filmików pokazywać jednego dnia. Postaram się dzisiaj, no tak gdzieś do trzeciej pograć. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, weźmy się do gry, słuchajcie. Popatrzmy, co tutaj jest ciekawego, bo tu jest dużo rzeczy, a nic nie wiemy jeszcze. Zmierz nad górą, znajdź schronienie w pobliskim miasteczku. Czyli gdzieś w tamtą stronę musimy iść. Teraz tak, co tutaj mamy? Słabe mikstury leczenia. Mikstura przywraca natychmiast 17 punktów zdrowia oraz 35% twojego maksymalnego zdrowia w ciągu 3 sekund. Okej. Okay. Zdrowie tu mamy, wiadomo. Czerwona kula, niebieska mana. A co to jest to? Aha, i pod Q. To jest klawisz Q. Ma się rozumieć, dobra. Moją gracza. Tutaj jest jakiś atak. 4 punkty obrażenia. Okej. Okay. Są przypisane, których jeszcze nie mamy jakichś tam zdolności. Pod lewym klawiszem tu widzę mam. I spacja. To jest chyba... Użyj odskok, aby szybko opuścić obszar zagrożenia. Sprawdźmy. Okej.
Aha, i to się ładuje. Czyli nie od razu też. A jak to działa? Gdzie on odskakuje? Tam, gdzie kursor pokazuje? No nie wiem, bo zróbmy tu. Tak. Albo nie. A zobaczmy tu. Aha. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Mniej więcej już wiemy coś na ten... O, okej. Okay. Czy jest możliwość podświetlania jakby... rzeczy. Które widzimy. Sprawdzę sobie. Słuchajcie, kiedyś chyba było pod klawiszem Ctrl albo Alt. Shift też nic nie. Shift to był atak. Tak, od razu atak. Stojąc w miejscu możliwiśmy atakować. Słuchajcie, co ona ma w ręku w ogóle? No ciekawe, ciekawe. O! O! Coś żeśmy przedeptali. Tu jest coś takiego, widzicie? Czy my możemy to podświetlić? Nie możemy. Szkoda, szkoda. No ale to rozumiemy, że to jest wersja beta. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj ciekawego pod tabulacją. Co my tutaj mamy? Mapę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, musimy tutaj iść, gdzieś tutaj, zmierz nad górą. Jakaś tu jest ścieżka, która nas prowadzi, droga, dobrze, dobrze. Inwentory bym chciał zobaczyć ogólnie. Od I, klikam I. Dobra, mamy coś takiego. Tak, skórzana tunika. 27 punktów pancerza, moc przedmiotu 12. Z moc ataku, ocena obrażeń, które zadajesz, obliczana w oparciu o twoje współczynniki ofensywne i skalowania względem wartości obrażeń i szybkości ataku obecnie wyposażonej broni. Pancerz, zdrowie, rozumiem, siła, inteligencja, wiadomo, czarodziejka inteligencji będzie miała więcej niż siły. Zręczność, siła, no okej, okay. Siła woli, zasobów. Wyposażenie. Okej. Okay. Tu jakieś tam mamy rzeczy. Aha, no właśnie. To jest ta czaszka, którą niesiemy w lewym ręku. No i ona tam jakieś rzeczy daje, tak? Czyli tam 18 punktów obrażeń na sekundę. No już bardzo szybka broń. Redukcja czasu odnowienia. Także spoko. Wartość sprzedaży, trwałość. Czyli to się rozumiem. No to. Ojejku. To się psują, normalka. Co dalej? Materiały i współczynniki, sprawdźmy. Wisielcze pnącze, kąśnica. Okej, okay. To jest jakieś rzeczy są. Rzemieślnicze, czyli do znajdźki. Znajdźki takie. Czyli pewnie jakiś stół rzemieślniczy będzie. Będziemy mogli coś z nimi robić. Okej. Okay. Spoko, to mi się podoba. Waluta. Złota. Słuchajcie. Chciałem wam powiedzieć... A, rozumiem. Okej. Okay. Wiecie co, bo ja już na początku grałem postacią. I teraz widzę, że tutaj to złoto po prostu nie zniknęło. Tak, bo ja chciałem sprawdzić po prostu, jak ta gra działa i mnie wywaliło. Czekałem na początku właśnie, tak jak mówię, 50 minut, po czym jakąś tam postać stworzyłem, sprawdziłem sobie tą grę i widzę, że ta kasa została. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, wersja beta, ok. Tak samo widzę, że tutaj te wisielcze pnącze i kąśnice są. Nic nie wypadło. Idziemy dalej. Chwileczkę, jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić. Okej. Okay. Dobra. Oho, oho. Walki. Walki.
Okej, idziemy dalej. Złotko. Dobra. Słuchajcie, na razie graficznie ogólnie gra jest miodna. No jest ten taki klimat, kurczę. Na razie spoko. No dobra, może tak powiedzmy. Muzyka też, te skrzypce. Super, na razie super. W skali... No kurczę, to nie mogę powiedzieć tak w skali, bo przecież... Dobra. Mamy cię. No właśnie, dopiero co gram, także... Złoto mamy. Pozamarzani jacyś ludzie, słuchajcie. Ciekawe, ciekawe. Coś słyszałem. Kurczę, na razie mocno mi skacze, kurczę, ta gra. Gubi klatki. Dobrze jest. Czekajcie. Ile tutaj jest? 25 na 40. No dobra, użyjmy. Użyjmy sobie. Tu wszystko już żeśmy widzieli. Obeszliśmy chyba wszystko tutaj. Chodzimy do miasta. Znaczy do miasta, do jakiejś wsi. Nowisk.
Dobra. Zmierz nad górą. A co ci do tego? Cicho już, Olsen. Przepraszam, wędrowcze. Przybywasz w trudnych czasach. Ten szaleniec spadł do miasteczka i zaczął sprawiać kłopoty. Demony wypełzają z ruin, żeby nas zabić, pozabijać nas wszystkich. Ruiny? O czym on mówi? Chodź, wszystko ci wyjaśnię. Okej. W ruinach na północ stąd czai się zło. Ten nieszczęsny mnich musiał się tam zapuścić. Nawet taki święty może jak on postradał zmysły przez to, co tam zobaczył. Okej. Teraz tak, co my tu mamy? Mamy tak. Izabel, sprzedawca pancerzy. Devmir. Vani. Tovri. Jakaś Elend. Dobra, najpierw porozmawiajmy z Vani. What about the monk? Zrobimy dla niego wszystko, co w naszej mocy. Na razie jednak będziemy musieli trzymać go w szopie. W końcu próbował odgryźć Olsenowi palce. Okej. Okay. What is this place? A to miasteczko, jakich wiele. Ale to dom. Moim zdaniem też powinno być coś takiego. Ja rozumiem, że to jest beta, ale na przykład no te dialogi mogą być za szybkie, nie? I po prostu powinno być coś takiego. Kliknięcie myszy powoduje jakby dalszy pokazujący się dialog. Zmierz nad górą. Mogłabyś ochronić nas przed tym, co tam siedzi? Nie mamy... No właśnie. Jeśli w mroku tych ruin rzeczywiście czai się zło, wyciągnę je na światło dzienne. Tak Ania powiedziała. Naprawdę? Dzięki ci. Okej. Okay. Mamy level. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale najpierw porozmawiajmy. Przepraszam, trochę było ciasno. Ogień ładnie się pali, ale jeszcze chwilę przypilnuję. No wiesz, co by nie zgasł. Jeśli Devmir zajmuje całe miejsce przy palenisku, wystarczy dać mu porządnego księca. Uzdrowiciel. Okej. Okay. Dobrze mieć uzdrowiciela. Elend. Słucha, mówiłaś coś? Dobra, a co my mam zdanie? Wejdź do ruin wyjącego lodu. Okej, okay, to gdzieś tam jest. Okej, okay, dobra. Tutaj jeszcze możemy iść. Izabel, sprzedawca pancerzy. Mało coś masz, jeżeli to jest twój nowa dostawa towaru. 20 minut. Okej, okay, to się zmienia. Widzę, minus 2. Aha, czyli nic lepszego nie masz od moich. Spoko. Dobra, zobaczmy tu. Masz niewykorzystane punkty zdolności. Iskra. Wystrzeliwujesz błyskawicę, która poraża cel 4 razy przy każdym trafieniu, zadając 2 punkty obrażeń. Ciskasz we wroga... A, to jest lodowy pocisk. Ciskasz we wroga lodowym pociskiem, który wyziębia ofiarę o 15% i zadaje jej 10 punktów obrażenia. Wyziębieni wrogowie mają zmniejszoną szybkość ruchu. Wielokrotnie wyziębienie przeciwnika spowoduje jego zamrożenie. To jest super, moim zdaniem. No, chociażby początek gry czarodziejką. No bo wiadomo, spowalnia przeciwnika. Ognista wiązka. Miotacz wiązkę płomieni, to zdaje 3 punkty obrażeń i podpala cel, zdając dodatkowo 12 punktów obrażeń w ciągu 8 sekund. Bicz wyładowań. Uwalniasz po łuku błyskawicę, która zadaje wrogom znajdującym się przed tobą 13 punktów obrażeń, co dziesiąte smagnięcie bicza wyładowań ogłusza wszystkich trafionych wrogów
na 2 sekundy, to jest błyskawic. To też jest błyskawic. To jest zimno, a to ognia. Aha, coś takiego. To jest dziwne drzewko zrobione. Nie powiem, ciekawe. Okej. Tu jeszcze jakieś są właśnie. Wiecie co? Pójdziemy na pewno w lodowy pocisk. Wydajmy punkcik. Okej, pojawiło się nam tutaj. Pod klawiszem lewym myszki i droga jakby... Okej, zmierza tutaj. Jeszcze jeden punkt jakbyśmy wydali. Połączy nam się tu i będziemy korzystać pewnie z tych tutaj funkcji. Dobrze. Okej, dobra. Dobra. Spoko. Zadanie jakieś.